Poczynamy tydzień polityczny według Rafała Ziemkiewicza. Rafał Ziemkiewicz już gotowy na swoim miejscu. Witaj. Witam Państwa serdecznie. Może zacznę tak jak w Sezamkowej ulicy. Ten tydzień sponsorowały literki. Uwaga, bo dużo tego było. KPPOKO, OSUA, KNF i SKOK. To musimy wyjaśnić na pewno te dwa pierwsze skróty, bo może to... KPPOKO to jest najbardziej poetycka nazwa, która pojawiła się w polskim parlamencie. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Komitet Obywatelski. Tylko poeta mógł to wymyślić. KPPOKO. Żeby to było jeszcze KPPOGO na przykład, bo POGO to trochę się z polityką kojarzy, jeśli ktoś pamięta z dawnych, bardzo dawnych lat, co to było POGO i jak to się robi. Takie POGO się odbyło w tak zwanej totalnej opozycji i właściwie nie wiem, czy jesteśmy w stanie dorzucić jakiś błyskotliwy czy zabawny komentarz do kolejnej akcji pani, którą już nawet w Nowoczesnej nazwano teraz Kamilą Kałużą-Piechowicz. No bo tak, najpierw wbiła nóż w plecy Ryszardowi Petru, właściwie najpierw jej mąż położył Nowoczesną finansowo. Potem, bo to on rozliczał finanse, także Komisja Wyborcza, Państwa Komisja Wyborcza zakwestionowała i pozbawiła Nowoczesną pieniędzy. Stąd długi. Myślę zresztą, że cała sytuacja w Nowoczesnej tak trochę polega na tym, że na zasadzie ostatni gasi światło, tam po prostu ostatni będzie długi spłacał i nikt nie chce tym ostatnim być. To będzie być. Ostatni, właśnie, no, bo już właśnie. Nawet apel się pojawił, żeby pani Lubnauer dołączyła do tej koalicji. Znaczy, ja już trochę zgubiłem wątek, bo ona teraz po tym, jak pogniewała się na Schetynę za to, że jej taki numer wyciął, to się potem spotkali i podobno się jakoś tam porozumieli, że jednak Polska ich potrzebuje, bo trzeba PiS odsunąć od władzy, więc jakąś tą koalicję z tą resztką Nowoczesnej, której nie zjedli bezpośrednio, bo to nie było wrogie przejęcie, jak zapewnił Grzegorz Schetyna. Nie, to było przyjazne wchłonięcie, zupełnie nie wrogie. No w końcu pani Kamila sama chciała, żeby ją wchłonęła Platforma, więc dlaczegoż miał Grzegorz Schetyna odmawiać? Bardzo mi się podoba, tam jest na pokładzie znowu do Platformy razem z panią Kamilą wrócili posłowie Sowa. Nie ten Sowa, tylko brat tego Sowy. Znaczy tego Sowy, co występuje jako ksiądz w TVN-ie, nie tego Sowy od przyjaciół występuje i nagrywania. Ksiądz. Bo się ciekawe. Tych Sowów namnożyło. Więc pan Sowa, zapomniałem, Marek chyba, jeśli dobrze imię, i pan Jaros. To byli dwaj posłowie, którzy przeszli do Nowoczesnej z Platformy Obywatelskiej i teraz wrócili. Z sześcioma innymi, więc ach, można te powiedzieć, transfery polityczne. Tak, można powiedzieć, że PO zainwestowało dwóch posłów i z dużym odsetkiem je odzyskało, bo jeszcze dostało sześcioro nowych, chociaż trudno powiedzieć, jakiej to jakości. Ale można też powiedzieć, że oni przeszli do Nowoczesnej, bo wiem, że dzisiaj to nikt nie pamięta już pewnie, ale parę lat temu to były takie sondaże, Ibris oczywiście, tak, które pokazywały, że Nowoczesna wygrywa samodzielnie z PiS-em. Nowoczesna 30%, PiS 20, coś tam, Platforma 18, Ryszard Petru już się przymierzał prezydentem. Premierem, chociaż było, Gazeta Wyborcza pisała o nim per nasz polski Kennedy. Takie jaja były, nie? I widocznie wtedy panowie Sowa z Jarosem uznali, że trzeba przeskoczyć na tę łódkę, która rośnie z tej, która maleje, bo się okazało, że jednak się pomylili i przeskakują z powrotem. To jest wszystko bardzo fajne w kontekście, no stąd właśnie to powiedzenie Kamila Kałuża-Piechowicz, stąd w kontekście tego, co jeszcze dwa tygodnie temu wyrabiano w mediach totalnej opozycji, jakie to jest bandytyzm polityczny, jakie... O właśnie, przecież Schetyna na posła Kałużę obiecywał doniesienie, radnego Sejmiku Śląskiego, złożyć doniesienie do prokuratury. To teraz na Kamilę Piechowicz, już nie pamiętam jak ten... Gasiuk, tak, ten Kałuża to żart taki, więc teraz czy na nią teraz złoży też no jak może złożyć doniesienie na kogoś, kto jest razem z nim teraz w koalicji? No jakby to wygląda? Trudno powiedzieć i w ogóle sam pomysł tutaj pojawiania, wymieniania prokuratury jako sankcji, która ma pilnować, żeby ci co przechodzą nie przechodzili, albo żeby przechodzili we właściwą stronę. Bo jak kale mu uciec polityk do PiS, to jest wiadomo, kali być oburzony i do prokuratury chodzić, ale jak kali tam kogoś
ściągnąć. To jest wszystko bardzo zabawne dla kogoś, kto rzekłbym, nie dał sobie zrobić kaszy w mózgu, że tu konstytucja gwałcona, demokracja ginie, wolność trzeba i opozycja to jest jedyna tutaj ostoja nasza, tylko no, nigdy nie miał złudzeń co do tego, jacy to są ludzie. Natomiast jeżeli ktoś się bardzo przejął tym, no to teraz chyba siedzi i cierpi, jak ta demokracja jeszcze bardziej ginie, a może właśnie nie ginie, może to jest właśnie, ratują demokrację w ten sposób, może to taka trochę reanimacja per usta, nie, no dobra. A w niedzielę, słuchaj, w niedzielę ma być spotkanie partii, teraz, tak? Teraz? Ale to teraz czy w niedzielę? No, już mi się chciałam powiedzieć razem, teraz. Mi się to wszystko myli, ale może jakieś propozycje nowe. To tobie się myli, jeżeli się myli samym założycielom partii, to trudno, tak, żeby to się nie myliło innym. Może partia Terazem to byłaby wtedy jakoś łatwiej zapamiętać. Propozycja. W niedzielę mają być pierwsze propozycje programowe. Teraz jakieś się znowu obrodziło przed świętami, bo tu partia Terazem. Robert Biedroń jeździ po Polsce, założył sklepik internetowy, gdzie można kupić rozmaite t-shirty. Pewnie do tematu t-shirtów jeszcze wrócimy. A jakie t-shirty? No tak jest z jakimiś rysunkami. Aha. Ja nie wiem, bo to w internecie nie zaglądałem, ale może to o to chodziło tak naprawdę, bo od samego początku, jak pan Biedroń jeździ po Polsce i tam na jakieś robi spotkania, na których ludzie mają napisać program. Ciekawe, że ci ludzie, co do niego przychodzą, to się okazuje, że program to im zależy na tym, że homoseksualiści mogli się nazywać małżeństwami i adoptować dzieci. To jest bardzo reprezentatywne pewne dla całego polskiego społeczeństwa towarzystwo przychodzi dla Roberta Biedronia, ale trudno się dziwić w końcu. Jakieś tam, on chce jakąś partię polityczną, tylko jeszcze nie wie po co. Mhm. Ale już ma dobre wyniki w sondażach ta partia, mimo że jeszcze nie istnieje. Wybieraj się. Tak. Pewnie. No, jak mówię, ostatnio był też taki sondaż zamówiony te w Polsterze, też taka bardzo renomowana, równie renomowana jak Igbris pracownia, który z kolei powiedział, że jakby tak na zasadzie, przepraszam, po marksistowsku powiem, z dawnej epoki Golodubki hop do kubki się wszyscy połączyli. A to dzisiaj nawet w Superekspresie chodzi ci o tą koalicję obywatelską, tak? Która zwyciężyłaby w następnych wyborach. Prawie większość 50%. Konstytucyjną, tak. Tak, tak. A jak celnie zauważył Leszek Miller, jakby jeszcze tam, bo oni policzyli, że jakby tak razem Platforma, Nowoczesna, Teraz, Razem, PSL i co tam jeszcze tego, to by miało 50%, ale Leszek Miller słusznie zauważył, że jakby jeszcze dodać PiS do tego, to by miało w ogóle 88%. Front Jedności Narodu. Tylko pytanie, co to ma za sens? No, sens ma taki oczywiście, że podejrzewam, że jak Grzegorz Schetyna zaplanował to, co nie jest wrogim przejęciem, tylko przyjaznym wchłonięciem, więc to przyjazne wchłonięcie jak zaplanował, no to oczywiście jako argument potrzeba jakoś tam, żeby tych swoich lemingów postawić do pionu argumentem, którego pani Pichowicz użyła, że kto nie wchodzi do koalicji obywatelskiej, ten działa na rzecz PiSu, jest pisowcem i tak pani Lubnauer pisowcem została. I Czarzasty, i Kosiniak-Kamysz, bo oczywiście na pewno ta akcja z jedzeniem połowy klubu Nowoczesnej z całą pewnością zwiększyła gotowość PSL-u i SLD do wchodzenia w koalicję ze Schetyną. Bardzo zabawne, naprawdę bardzo zabawne. To teraz kolejny skrócik. Kolejny skrócik OSUA. No, OSUA. Ja nie wiedziałam, o co chodzi, jak mi na początku. Nikt nie wie, o co chodzi. Podobno to tak z francuska może znaczyć NATO, chociaż lekko niegramatycznie, ale to nie wiem, bo ja francuskiego nie znam. Natomiast OSUA to jest to, co nosił Lech Wałęsa na pogrzebie George'a H. Busha. Przypomniało mi się, że takie powiedzenie, już nie będę, kto ciekaw, niech sobie wygoogla, skąd to się wzięło i o kim, że chce być panną młodą na każdym ślubie i nieboszczykiem na każdym pogrzebie. To wbrew pozorom oryginale nie było do Wałęsy, ale to do Wałęsy jak najbardziej pasuje. No, no jest taki typ człowieka, no zrobił taką karierę niewiarygodną, bo od zera do bohatera to się ludziom zdarzało, ale od zera do bohatera i z powrotem
to jest naprawdę coś niesamowitego. Gdzieś tam człowiek się snuje po kątach sceny politycznej i strasznie chce, żeby o nim mówiono, strasznie chce być ważny. Ludzie, którzy się zetknęli z nim osobiście, mówią, że trudno znaleźć kogoś bardziej niedowartościowanego, zakompleksionego i przeżyjącego w przekonaniu, momencik, że go w ogóle świat nie słucha. Dostałam informację, że możemy pokazać zdjęcie Lecha Wałęsy na pokładzie samolotu. A to na pokładzie samolotu mu zostaje więcej, bo się więcej, tak powiem, właśnie, rozsunęło, bo tu jest w takiej kamizelce wędkarskiej, natomiast na takiej a la Farmazon z tego, natomiast czy wędkarskiej, czy ochroniarskiej, chyba nie kuloodpornej, nie wiem. Natomiast na samym pogrzebie chodził w takim, narzucił sobie na ten, na te, tego t-shirta taką wieśniarską, trochę marynareczkę brązową zresztą, co pasuje oczywiście bardzo. Na pogrzeb idealnie. No postmodernistycznie. Dobrze, nie taka beżowa, co w Gdańsku był kiedyś ten lniany strój, pamiętasz? Nie. W ogóle stylowy pogrzebowe Lecha Wałęsy są wymowne, prawda, bo na pogrzebie Jaruzelskiego czy Tadeusza Mazowieckiego był bardzo elegancki, ubrany na czarno, jak Pan Bóg przykazał, pod krawatem nawet, a na pogrzeb Inki i Zagończyka, przypomnę, przyszedł, no to właśnie chodzi mi o tę stylizację, ubrany, tak, w jakichś zielonych tych, w okularach spawacza i przyszedł tylko po to, żeby wyjść w trakcie, prawda, więc tutaj z kolei przyjechał na pogrzeb prezydenta, gdzie rodzina go zaprosiła, no bo był prezydentem, to jest, nie mówilibyśmy o tym człowieku, gdyby nie to, że był prezydentem Polski i tam pojechał jako były prezydent Polski na zaproszenie rodziny. No a potem chodził jak wozak po żwirowisku, no po prostu jakieś żenuła po prostu. I najśmieszniejsze jest dla mnie oczywiście to, że wszyscy ci ludzie, których ja pamiętam, bo ja tylko tak młodo wyglądam, ja pamiętam, tu cholerna pamięć. Mamy to zdjęcie. Pamiętam, ja, o tuła właśnie. I nikt na zachodzie, co to jest za facet w ogóle, co on przyniósł, prawda? I dlaczego tutaj gościu z delivery się, prawda, szwenda po jakimś tym. Ja pamiętam, jak w dobrym tonie, bo właśnie znakiem dobrego towarzystwa było się nabijać z Wałęsy, jaki to jest cham, jaki to jest wstyd po prostu, że taki but został prezydentem w Polsce, że on mówić nie umie, takie koszulki tam były, o takę Polskę walczyłem, albo będę prezydentem, a to w ogóle tygodnik niektóry co tydzień na pierwszej stronie tam w najbardziej plugawy sposób sobie z tego Wałęsy jaja robił, z jego chamstwa i prostactwa się nabijał, to był tygodnik każdego inteligenta wtedy, ponad 500 000 nakładu to miało sprzedać. I gdzie są teraz ci wszyscy ludzie? A oni teraz wszyscy są zachwyceni właśnie, że tego, to tylko jacyś pisowcy tutaj mogą coś, konstytucja to jest piękne słowo. Legenda to jest też legenda, słowo, to jest w ogóle człowiek, który nam dał wolność i tak dalej, tak. Co wy wiecie o wolności? Ja tutaj Bogusiem pojadę, no dobra, nieważne. Jeszcze jeden wątek. Literki OSUA, o literkach KNF i SKOK to właściwie bym dodał tylko tyle, że... Ale może jeszcze zostaniemy na chwilę przy tym temacie. Wiem, że tego już dużo tematu Lecha Wałęsy, ale jeszcze, no to jest ważna informacja, znaczy ważna. Dużo się o tym mówi, wczorajszy wyrok, że ma przeprosić, ale jednak nie przeprosi. No w Strasburgu będzie sprawa. Ma przeprosić, ale nie przeprosił. Czy wyrok już jest śmieszny, bo sama pani sędzia się zachowała, zrobiła taki wyrok na Tuleję. Wyrok na Tuleję, przypomnę, to jest tak, że jakby z jednej strony sprawa jest tak oczywista, że sędzia nie może wydrukować, ale przynajmniej w tym uzasadnieniu powie coś dokładnie odwrotnego. Tak było, jak sędzia Tuleja, przypomnę, uznał zeznania, nie pamiętam w tej chwili w szczegółach, co to była za sprawa, ale chodziło o to, że przygotowane przez CBA dowody uznał i na ich podstawie skazał, a w ustnym uzasadnieniu powiedział, że to jest stalinowskie metody, to co CBA zrobił, czyli jakby zdeprecjonował dowody, które na podstawie których sam orzekł, czyli jakby sam orzekł, że jest stalinowskim sędzią, czy po prostu zrobił z siebie idiotę ku wielkiemu zachwytowi oczywiście totalnych, zachwyconych, że sędzia, no wprawdzie skazał na podstawie tego, co CBA przyniosło, ale przynajmniej im powiedział. Więc pani sędzia Klawon, no tak, z jednej strony uzna, że jest, nie można tego wydrukować, ponieważ Lech Wałęsa w oczywisty sposób obrzydliwie pomawia Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc uporczywie, że on tam jakoś zadzwonił do Lecha Kaczyńskiego, kazał mu lądować i jest odpowiedzialny za śmierć brata. I nie ma żadnych dowodów, bo pytany, co to powiedział, że on teraz najlepsze zdanie Lecha Wałęsy, wiem, że też nikt tej sałatki słownej nie śledzi, ale najlepsze zdanie, okazało się, że sąd żąda dowodów. No kurna, od niego Wałęsy żądają dowodów. Jak on mówi, to jest dowód,
eoipso, że tak powiem, wyrażę się erudycyjnie. A tu sąd żąda jakiś dowód, bo ja wiem, no na pytanie, a skąd pan wie, powiedział, bo ja wiem, bo ja go znam. On tak zrobił, to mówi, to nie, to teraz wystąpię, powiedział, że on czynia ten wyrok, bo pani sędzia wydała taki wyrok, bo nie mogła wydać innego, ale przynajmniej nagadała tam Kaczyńskiemu do tego, jeżeli ktoś chce, niech sobie w internecie znajdzie uzasadnienie wyroku pani sędzi Klawon, które właściwie jest uzasadnieniem, gdyby brzmi tak, jakby ona Kaczyńskiego skazała i jakby w ogóle sądziła w sprawie, czy Wałęsa był Bolkiem. Ale zobacz, bo tutaj są też powiązania między panią sędzią a Lechem Wałęsą, bo przecież ta koszulka konstytucji, o której mówimy, też Osuła. Taką bo pani paradowała w tej konstytucji, innej koszulce, zresztą jak wielu sędziów pajacuje, prawda, i opowiada, nosi koszulki z napisem Konstytucja, które, no przypomnę, bo już to mówiłem, artykuł tam już nie pamiętam, który w tej konstytucji właśnie mówi, że sędzia absolutnie nie może uczestniczyć w żadnych manifestacjach politycznych, tak, ale oni oczywiście rżną głupa, mówiąc Korwinem Mikke uczonym, że oni, to jest napisane Konstytucja, co jest politycznego w Konstytucji, no to niech ktoś napisze sobie koszulkę Prawo i Sprawiedliwość i powie, że sędzia służy Prawu i Sprawiedliwości, co jest politycznego w tej koszulce. No. Co jest politycznego w trzymaniu świeczki na tak, przykład pan, na manifestacji. Tak, tylko. Tak, wielcy, wybitni państwo sędziowie traktują nas jak idiotów, prawda, i to ha, 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 jakie wesołe, równie wesołe jak to, że Wałęsa ha, 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 pokazał konstytucję na pogrzebie prezydenta, ale PiS-owi na złość zrobił, ać tego. Ale to dalej, chciałem żebyśmy tylko wspomnieć, że takie olewanie, publiczne olewanie wyroków sądowych, to jest już w tej chwili specjalność po stronie tych, którzy najgłośniej krzyczą o niezawisłości sądów, bo mieliśmy też wyrok, gdzie pana Owsiaka ośmielił się sąd skazać za to, że chciał, przepraszam, cytuję, wielkiego Jurka wypierdolić w kosmos panią Krystynę Pawłowicz. I pan Jurek Owsiak też dokładnie poleciał Wałęsą, że on takie wyroki, to jest w ogóle chamstwo, że on tu dzieciom pomaga, a sąd, prawda, jest przeciwko dzieciom. I jak ktoś chce, to niech sobie zajrzy na Facebook Wielkiej Okresy Świątecznej Pomocy, gdzie od paru dni zwolennicy Owsiaka wypisują, co to jest tego za... No, już tak najdelikatniej powiem, z Chetyną, zapisujemy sobie nazwisko tego sędziego, tak? Jak my wrócimy do władzy, to on zobaczy, jemu pokażemy, że jest niezawisły i ma sądzić niezawiśle, czyli tak ma sądzić, jak ma sądzić, a nie, że on będzie co, Jurka, naszego Jurka będzie skazywał, który dzieciom pomaga, a najbardziej mi się podoba taki wątek, że na złość temu sędziemu pisowskiemu, to ja teraz dam jeszcze więcej pieniędzy na orkiestrę świąteczną. Kolejny rekord. Co, muszę powiedzieć, jeżeli jakiś idiota chce koniecznie zrobić na złość PiS-owi i akurat wybiera taką formę, to może i lepiej. No, to rzeczywiście, niech rzeczywiście da w głębokim przekonaniu, że robi na złość PiS-owi, to da na tę orkiestrę, niech przynajmniej i to jakiś pożytek z tych pieniędzy tak będzie, bo to myślę, że jednak pójdzie. KNF jeszcze, tak? Został. KNF został, wiesz co, teraz mi się jeszcze przypomniał Radek Sikorski ze swoją sławną, starą taśmą, i to, ale tu już padają takie słowa, których się nie da zacytować. Natomiast no może warto jednak zwrócić uwagę na to, że mamy taką dość swego czasu krzykliwą brygadę bojowniczek domagających się szacunku dla kobiet. No tak. Pani Nowacka, panie tam wszystkie jakieś z przeproszeniem feministki, pamiętam o sam. Ty też często ofiarą, dostajesz ty, właśnie no, za to. Bywałem, prawda, podawany jako to przykład straszliwego szowinisty, bo na Czarny Piątek wrzuciłem zdjęcie modelki w czarnej bieliźnie na Twitter. To było tak straszne chamstwo, ale to takie, że te panie się aż pozatykało. No i gdzie wy, drogie panie, teraz jesteście, chciałem się spytać, bo pewnie wam się podobało te opowieści Radzia, że taką panią, co przyjedzie, to trzeba dobrze tego. Nie, no najstraszniejsze, muszę powiedzieć, na tej taśmie było, bo to, że facet się uchlał, to, że się zachowuje, no byłem we wojsku, no jakby ktoś nagrał takie rozmówki w koszarach, no to pewnie też tam by się to nie, ale nie byłem ministrem, tak, nie, prawda. Jeszcze. Tylko prostym bażantem. Wtedy mówię, kiedy byłem w koszarach. I testowałem, czy da się wypić wodę kolońską w Jarus. No, nie powiem, jakie wyszło z tego, ale w wojsku się takie rzeczy robi. Ale tu Radio Sikorski nie był w wojsku. I Jan Kulczyk nie był w wojsku. I najgorsze jest, co ja słyszę, to nawet nie o to chodzi, że ten minister zachowuje się, no wychodzi z niego, no powiedzmy, jakby to powiedzieć, niedojrzały człowiek. Ja nie mam wątpliwości po różnych posunięciach Radosława Sikorskiego, że w nim po prostu taka niedojrzałość, najdelikatniej mówiąc, tkwiła, no. Przypominam to zachowanie,
gówniarskie, używałem tego określenia, jeszcze raz użyję, po tym, jak Andrzej Duda ośmielił się wygrać wybory, tak? Wygaszenie mu mandatu europosła w ostatnim dniu miesiąca, żeby musiał zwolnić pracowników, żeby musiał, prawda, ludziom dobie tyle na złość, takie pokazanie, a ja ci tu, ty sobie będziesz z nami wygrywał wybory, to było gówniarstwo takie i to mnie raczej sama osobowość Radosława Sikorskiego nie dziwi, natomiast nikt nie zauważył na tej taśmie, co jest najstraszniejsze. Tam facet, oligarcha, który rozdając zegarki, jakieś rozmaite inne droba, kręcił ludźmi z najwyższych świeczników w Polsce, upija takiego, przepraszam, małolata, który został ministrem i go tam podpuszcza. No przecież słychać wyraźnie, że Kulczyk niby też coś tam ma szczękę sztywną, ale to słychać, jak on podpuszcza go, jak po prostu manipuluje tym fajnym, tu raził wesoły, dał se w szyję, opowiada anegdotki o jakiejś tam dziecko przyjechała do Nowego Jorku i tego je nie i sznepfią, nie, niego powinien, dobra, no, nieważne, kto lubi takie klimaty, niech sobie tej taśmy posłucha, nie będę cytował, a tu siedzi stary cwaniak, i mu dolewa mu niemalże i jeszcze mu tam rozmaite rzeczy opada. I to jest naprawdę straszliwy obraz tego obozu. Już pomijając oczywiście, że nie słyszałem oburzenia pani Nowackiej, nie słyszałem oburzenia żadnych tam, prawda, obrończyń, bo prawa kobiet to są naruszone wtedy, jak Kaczyński powie, że chciałby, żeby dzieci, które rodzą się niezdolne do życia, przynajmniej mogły być ochrzczone. O, to było, to kota se ochrzci, tam pani Drańska latała, czy jeśli dobrze pamiętam nazwisko, czy inne takie. Rafale, minuta też do końca, więc powiedz jeszcze, co w saloniku politycznym, bo nie zdążymy już więcej. W saloniku politycznym to nie wiem, chyba będziemy rozmawiać o poważniejszych rzeczach, czyli o tych literkach, o których już dzisiaj żeśmy nie zdążyli powiedzieć, bo też, no powiem jedno, skok, to skok skokowi nierówny. Bardzo ciekawe, że teraz ta propaganda na temat skoku Wołomin, który ma to do siebie, że była to impreza raczej związana z WSI, a więc powiedzmy z poprzednią władzą, niż ze skokami Grzegorza Biereckiego, ale nazwę ma taką samą. I pokazuje, jak się robi propagandę na polegającą po prostu tylko na w ciągłym powtarzaniu skok, 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 bez licząc na to, że ta widownia, do której się zwraca propaganda totalnej opozycji, w ogóle nie odróżnia, nie wie i nie chce wiedzieć, bo oni czytają, prawda, tylko swoich tych i oni tam mają całe galerie fake newsów, a w tych fake newsach jest to, że afera skoków, a tu coś mówią o skoku, pak, pak, kojarzy się i na tej metodą luźnych skojarzeń tak się buduje popularność dla kpy poko i przepraszam, muszę to powtórzyć, bo kpy poko to jest poko, to jest po prostu szlagier, no, minionego tygodnia. Kpypoko. Spółgłoska na końcu, spółgłoska na początku. Kto super się łączy. Pan poeta. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. I zapraszamy. Salonik Polityczny, niedziela, godzina 11. A teraz już kolejne rozmowy, na które także zapraszam. Do zobaczenia.